Hej, cześć, siemano, witajcie z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcineczek z naszego B-Worlda. Moi drodzy, oczywiście na samym początku koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli chcecie więcej odcineczków z B-Worlda, chociaż ostatnio widzę, że te odcineczki wam coś nie wchodzą, coś ich nie oglądacie, aktywność jest naprawdę mega mała, nie wiem dlaczego, nie wiem czym to jest spowodowane. W każdym razie, jeśli nie widzieliście poprzedniego odcineczka z B-Worlda, to wejdźcie do opisu, bo tam wszystko jest, tam macie wszystkie potrzebne linki i możecie sobie zajrzeć i możecie sobie obejrzeć poprzedni odcineczek z właśnie tutaj naszej serii. Oczywiście jakiś Pokémon mnie tutaj musiał zaatakować. No i co właściwie robiliśmy w poprzednim odcinku? Słuchajcie, znajdujemy się w tym momencie w piekle, bo w poprzednim odcinku sobie tutaj łapaliśmy nasze Pokémony i udało nam się nawet jednego Pokémona złapać, takiego paskudnego ślimaka, który mi się mega nie podoba. Dlatego w tym odcinku jeszcze spróbujemy jakiegoś fajnego, chyba nawet tym ślimakiem teraz walczę, tak? Dobrze mówię? Nie. Teraz ślimakiem nie walczę, ale w tym odcinku spróbujemy jeszcze sobie jakiegoś takiego fajnego ślimaka złapać. No i zobaczymy, nie ślimaka, takiego jakiegoś fajnego Pokémona. Ślimaka takiego to już nie chcę, słuchajcie. Spróbujemy złapać jakiegoś fajnego Pokémona. Jak wiecie, jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to tak jak mówię, obejrzyjcie koniecznie, bo tam wszystko widzieliście, jak te Pokémony się ciężko łapie, bo naprawdę ciężko jest złapać te Pokémony, które są tutaj w piekle. No i zobaczymy, jeszcze spróbujemy sobie skraftować kilka tych tutaj naszych Ultra Boli, aby właśnie te Pokémony połapać. Oczywiście Pokémon, z którym walczę, musi mieć 1 HP, to jest normalne, tak jest zawsze, 1 HP musiał mu zostać, jakżeby inaczej. Zapraszam oczywiście na naszego Discorda Legendy Stevie'ego, bo musicie koniecznie wejść na naszego Discorda, zobaczyć co się u nas dzieje. No i bądźcie oczywiście na tym Discordzie aktywni, aby inne osoby do aktywności jakby, że tak powiem, pobudzać, bo jeśli ty będziesz aktywny, to i inne osoby na naszym Discordzie będą również aktywne i to wiecie, to jest takie właśnie, że tak się każdy napędza. Wejdź koniecznie na mojego Discorda Legendy Stevie'ego, dodawaj jakieś fajne fanarciki dla mnie. Oczywiście możesz również dodawać swoje inne prace, jeśli jakieś masz. Ja mega szanuję osoby, które są kreatywne i które cokolwiek robią, także wejdź koniecznie. Pobierz sobie również mojego tekstur packa stworzonego przez jednego z naszych adminów, bo naprawdę warto. Jaki tam w ogóle jest fajny, gdzie on jest? Czy jest warto go zebrać? Chociaż nie, chyba już takiego Pokémona gdzieś widziałem. Czy warto go sobie złapać? Halo, Pokémonie. Ile ty... Nie, ty jesteś taki najzwyklejszy, to nie, to ciebie nie chcemy. Nie chcemy ciebie, chciałbym jakiegoś mega dużego Pokémona złapać, a z takimi Pokémonami to jest naprawdę ciężko. No i tak jak mówię, bądźcie aktywni pod filmami. O, kolejny Pokémon mnie zaatakował, bądźcie aktywni, musicie koniecznie komentować, lajkować, zostawiać dzwoneczki, jeśli tego nie robicie, i subskrypcje, jeśli też tego nie robicie, bo chciałbym, żeby ten kanał się rozwijał. No i żeby to cały czas szło do przodu, żeby coś się tutaj działo, a wyświetlenia ostatnio są naprawdę małe, nie wiem czym to jest spowodowane, no ale no po prostu może tak musi być, może nie przekonałem was do tej właśnie tutaj serii do B-Worlda dwójeczki, ale cały czas próbuję, myślę, że jeśli to dalej tak będzie wyglądało, to z tego zrezygnujemy i przejdziemy do trzeciego sezonu B-Worlda, natomiast na ten moment jeszcze próbuję was tutaj do B-Worlda dwójeczki przekonać, bo jeszcze nawet nie poleciliśmy w kosmos, jeszcze nie zobaczyliście tak naprawdę, czy ja mogę tutaj, aha, bo mój Monferno nie żyje, jeszcze nie widzieliście tak naprawdę, co dzieje, co będzie się działo, jeśli będziemy w kosmosie, słuchajcie, bo jeszcze do kosmosu nawet nie doleciliśmy. No i ewentualnie właśnie w tym odcinku możemy zrobić tak, że zbierzemy sobie, spróbujemy jeszcze złapać jednego Pokémona w piekle, plus pójdziemy sobie nazbierać dodatkowe materiały, które są nam potrzebne do zbudowania naszej stacji badawczej, aby właśnie do tego kosmosu sobie tam polecieć, bo z Wolskim nie mamy czasu na ostatnio na nagrywanie za bardzo odcinków. Bo ogólnie ja walczę tutaj, widzę, z jakimś takim krasnalem, malutkim Pokémonem. Dlaczego tej kamery nie mogę bardziej tutaj przesunąć? O, ja bym chciał ją tak sobie przesunąć i tak przybliżyć, nie da rady. Okej, Pokémon. Weźmiemy sobie tego naszego Pokémona, którego zdobyliśmy w poprzednim odcinku, czyli tego brzydkiego tutaj ślimaka, jak ja to mówię. Powinienem sobie z nim dać radę i w ogóle jakie mam tutaj ataki, słuchajcie. To jest coś, ogólnie to widzę, że jest Pokémon, który używa ognia, Fire.
Także to chyba jest jakiś tutaj trutka, jak się nie mylę. Także spoczko też, to jakieś trutki chyba ten ślimak też używa. Ale chyba nie zadziałał mój atak, nie wiem co tutaj się stało. Ale dobra, udało się pokonać Pokemona na jednego strzała. Nie, oczywiście musi być zawsze tak, że Pokemony, z którymi ja walczę, muszą mieć zawsze na samym końcu jeszcze jakiś tam jeden punkcik zdrowia, co mi mega przeszkadza. Ale okej, chyba się uda. Fajnie by było, jakby się udało, słuchajcie, bo nie chciałbym tym ślimakiem przegrać, tym bardziej, że jest taka różnica poziomu, 27, a tutaj 33 czy 8, 38. Dobra, jakoś się na szczęście udało, czekajcie, bo sam zwątpiłem, 38, tak, 38 mam na tym ślimaku poziom, czasami ten hat, który się wyświetla, jest taki troszeczkę niewyraźny. No i co, pójdziemy sobie po jakieś ultrabole do bazy, także na szybcio, że tutaj pójdę z powrotem do naszej bazy, do naszej osady. Zrobię kilka ultraboli i za chwilę tu wrócę, no i spróbujemy sobie jeszcze jakiegoś Pokemona jednego złapać. Plus pójdziemy troszkę materiałów nazbierać, które są nam potrzebne do rozbudowy, tak jak mówiłem, naszej stacji badawczej, czyli piasku i gravelu. Okej, także słuchajcie, jestem z powrotem i właśnie zaatakował mnie kolejny Pokemon. Także sobie go spróbujemy tutaj pokonać. Chciałbym zmienić Pokemona, tak jak mówię, jeśli mam nowego Pokemona, to fajnie by było tym Pokemonem walczyć. Ale już dobra, tego Pokemona widzę. Zobaczcie, Pokemon, który ma 15 poziom, mnie zaatakował. Mojego Pokemona, który ma 26 poziom i nie wiem dlaczego jest taki mega agresywny, bo jest tylko na 15 poziomie. Zauważyłem, że te Pokemony, które są na niskim poziomie, to są bardzo agresywne i same z siebie atakują. No dobra, już nie będę zmieniał Pokemona, tą swoją wiewiórką go spróbuję pokonać. Jeszcze się okaże, że to przegram, to by było mega słabe. No i co, przygotowałem się, mam jabłuszka, mam, nawet udało się znaleźć jakieś pożywienie, słuchajcie. Także naprawdę spoko. Ej, no serio, jeszcze to przegram, dlaczego ja nie mogę go trafić w ogóle? Body Slam, zobaczyłem, spróbowałem tego ataku i to powinno się udać. Serio się nie udało? No nie, nie wierzę. Okej, jeszcze raz. Udało się znaleźć jakieś pożywienie, słuchajcie. Czy ja nie mogę w ogóle tego Pokemona trafić? O co tutaj chodzi? Fight? Bite. Okej, dobra, jakoś się udało. Na szczęście się udało. 145 expa. Dostaliśmy tutaj jakieś fajne sztabki. Weźmiemy sobie, które tak naprawdę mi się nie przydadzą. Tak fajnie jakby z tych Pokemonów na przykład leciał piasek albo żwir. Także słuchajcie, tym razem powinno nam starczyć tego wszystkiego na dłużej i może tym razem się uda znaleźć jakiegoś Pokemona, który naprawdę mi się spodoba, a nie jakiegoś paskudnego ślimaka, którego ja w ogóle nie chciałem. No może być problem nadal z jedzonkiem, zauważyłem, że te jabłka tak naprawdę nic nie dają. No ale Woski wymyślił, żeby grać na normalu, no to gramy na normalu, no nie chciał Pistwula, no to tak musi być. O, tutaj jest jakieś przejście, ja tutaj już chodziłem sobie z Woskim na jednym z odcinków, ale sobie tutaj pójdziemy. I czy coś tutaj jest fajnego? Nie będę brał... O, takiego Pokemona to ja chcę. Zobaczcie, jaki gigantyczny Pokemon. I takiego Pokemona to byśmy sobie chcieli złapać. Mam nadzieję, że on mnie sam nie zaatakuje. Ty wyglądasz mega ciekawie, ale jesteś mega zbagowany i mega masz jakieś tutaj dziwne odruchy. I się tak dziwnie patrzysz na mnie nieciekawie. No dobra, spróbujemy tego Pokemona złapać, bo zakładam, że takie Pokemony zdarzają się raz na jakiś czas. Ale on jest chyba słaby, słuchajcie. Który to on ma poziom? On ma tylko 28 poziom, ale jest taki fajnie bardzo duży. Ciekawe, czy to ma jakieś znaczenie, czy on po prostu jest taki gigantyczny. Bo ma tylko 71 zdrowia, także też nie za ciekawie. No i spróbujemy go tutaj złapać, tylko że on jest tak zbagowany, że nie da się go totalnie podpalić. Zobaczcie, co się dzieje z tym Pokemonem. To nie jest za ciekawe. Halo, Pokemonie, czy da się ciebie w jakiś sposób podpalić? Ja mogę po ciebie jakiegoś klocka położyć? No nie, ten Pokemon się ewidentnie nie chce, słuchajcie, zapalić, a jeszcze wpadnie zaraz w przepaść. No nie ciekawie. Halo, ty latasz czy co? Ty czy chodzisz, czy latasz, czy co z tobą jest nie tak? Dobra, spadaj. Nie chcesz, to nie chcesz, dobra. O, tego Pokemona możemy złapać. Na tym mi mega zależało w poprzednim odcinku, także tego Pokemona możemy sobie spróbować złapać. Widzę, że on nie jest agresywny ani nic. Czy ja go mogę w ogóle podpalić? Czy z tobą też jest coś nie tak? Dlaczego te Pokemony nagle się nie chcą podpalać? Czy coś Woski tutaj zmienił? Czy on coś namieszał? Dlaczego te Pokemony się nie chcą palić? Co jest grane? Czy on jest w piekle i po prostu nie reaguje na ogień? Oj, no to super. A ten Pokemon, którego w poprzednim odcinku próbowaliśmy łapać, czy on się podpali? Tak, ten się podpali. Czyli zakładam, że te Pokemony są po prostu odporne na ogień. Ogólnie one są na 42 poziomie. No nie mogę. A ja mogę go tak spróbować złapać sobie? Nie, nie da rady, nie? On musi mieć mało zdrowia. Czyli musiałbym go chyba po prostu zaatakować, bo faktycznie z tego co widzę, no to on jest odporny na ogień. Także go w taki sposób nie złapię.
Daję ci wyzwanie, jeśli w ogóle jest... O, okej, udało się, fight. Spróbujemy tego Pokemona pokonać. Być może się uda, albo przy... Czy on wpadł w przepaść? No nie, dobra, teraz to nie ma sensu, bo i tak później go nie złapię, bo go tutaj nie będzie. Wepchałem go w przepaść. Nie, dlaczego te ultrabole wyleciały? Czy on tam spadł, serio? Ja nie mogę, zobaczcie, gdzie ten Pokémon poleciał. Co za gamoń. Dobra, okej, musimy w takim razie podjąć próbę walki, ja nie mogę. Ja to mam takiego pecha. Ogólnie nagrywam to w piątek 13, także no... Czy ja mogę go w ogóle spróbować złapać? Halo? Nie chcę wszystkich ultraboli potracić na ciebie. O, uwaga, czy się złapie? I chwila prawdy, no niestety się nie złapał, ale dobra, to już wiem, że mogę go złapać. Okej, drugie podejście. Tylko to też jest chyba mega zbugowane i to też nie zawsze działa tak jak powinno. O, drugie podejście. Gdzie on jest? Tu jest. O, najsik, udało się, nice. Mamy Pokemona, podoba mi się to, okej. No fajnie. Kolejny Pokémon złapany w piekle. Myślę, że kolejną część odcinka możemy poświęcić właśnie na zbieranie piasku i na zbieranie... O, jest też kolejny, no super, teraz one będą się wszędzie spełniły. Na zbieranie piasku i na zbieranie żwiru, tylko gdzie jest ten portal? Okej, mamy portal, także idziemy do portalu, muszę to sobie waypointa ustawić, będzie po prostu łatwiej. Czy ja mogę tutaj waypointa? Tak, portal, okej, save. Dobra, mamy portal, no i co? Idziemy zbierać piasek i idziemy zbierać żwir. A jeszcze tak dla spostrzegawczych osób, no to jak widzicie cały czas mam halloweenowego skina, bo naprawdę nie mam czasu tego totalnie zmieniać. Zmienić? Co? Jaki Pokémon śmieszny w ogóle? To jest Pokémon? Nie. To gdzieś, ale gdzieś tu słyszę takiego słodkiego Pokémona, którego nie widzę i wy też to pewnie słyszycie, ale tego Pokémona tu nie widać. Dobra, słuchajcie, jak mamy iść do przodu, no to musimy iść do przodu, no i chociaż po 5 staków znowu z piasku i żwiru spróbuję zebrać, tam chyba widzę żwir, tak, tu mamy piasek, tam mamy żwir, tak, żeby to te materiały po prostu zbierać, bo jeśli ja z Woskim będziemy tak w taki wolny sposób to robić, to my nic nie zbierzemy, ewentualnie mogę sobie jeszcze przywołać tego Pokemona, którego złapałem. Ła, Pokemon z piekła, zobaczcie, ej, on jest jednak większy niż mi się wydawało. Oczywiście zapraszam na kanał do Woskiego, do oglądania odcinków Woskiego. No i oczywiście osoby, które nie wiedzą, to już wam tłumaczę, o co chodzi właściwie, co my będziemy dokładnie zbierać, bo tutaj będzie taka gigantyczna stacja badawcza, ale żeby ją wybudować, no to pierw musimy zebrać piasek i żwir. I piasku mamy tyle, a żwiru mamy tyle. I żwiru mamy tyle, ponieważ jesteśmy z włoskim leniami i nam się nie chce go zbierać, a żwir się zbiera dużo ciężej. Dlatego jeszcze w tej części odcinka, już nie wiem, zakładam, że zaraz umrę, bo nie mam zdrowia, a nie mam nic do jedzenia, mi się nie chce walczyć z Pokemonami, żeby to jedzonko zdobywać. Tym bardziej, że to jedzonko wylatuje bardzo rzadko. No więc tak, zbierzemy sobie 5 staków żwiru. Oj, zaraz umrę, zaraz mnie zabije woda. 5 staków żwiru i 5 staków piasku. Tak, żeby po prostu to cały czas rozwijać i będziesz cokolwiek na kimś, na tych odcinkach zbierać, bo naprawdę tak to my nigdy tej stacji nie wybudujemy. Dobra, mam tutaj coś, ale tu już nie mogę sobie za bardzo zbierać. Piasek. No i wodę wlałem niepotrzebnie, to w taki sposób zrobiłem. No ale już trudno. Będziemy zbierali, dopóki nie umrę, bo naprawdę zaraz będę głodny i zacznie mnie po prostu głód bić i atakować, także niedobrze. Tutaj widzę, jest żwir, także jeszcze z tej strony sobie troszkę pozbieramy, tam ewentualnie przy tej rzeczce i chyba skończymy. No zobaczymy. O, tu jest dużo żwiru, zobaczcie. I za... O, super, i tak już mi się skończyła moja łopata, także nie będę zbierał. Mega szafirowa, fajna łopata, dobrze mówię? Szafirowa, tak, szafirowa łopata mi się skończyła, niestety. Dobra, dozbieram sobie to łapką już to, co tutaj jest, żeby tego nie zmarnować. W ogóle jaki zobaczcie śmieszny tutaj Pokémon, taki jak pająk trochę. Dobra, okej, mamy to. Ogólnie pająków też nienawidzę. Węże i pająki to jest coś, czego nienawidzę. Okej, idziemy sobie do bazy, włożę to, co tam zebrałem, no i myślę, że skończymy sobie w ten sposób odcineczek. Okej, także jestem już w bazie, no i musimy sobie tutaj włożyć nasz piaseczek, który zebraliśmy, cyk. Okej, to też w sumie można. No a tutaj sobie mój żwir włożymy, który zebrałem. Także słuchajcie, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. No i co, koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcji i dzwoneczek, jeśli chcecie więcej odcinków z Bjorda dwójeczki. Linki do poprzednich odcinków macie w opisie. Trzymajcie się, hej!